rock. Trzy, dwa, jeden, start. Dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać z drużyną harcerską, łukowską drużyną harcerską Młody Las, w zasadzie pierwsza LDH Młody Las. Chcieliśmy porozmawiać o ich wypadzie nad morze. No właśnie, powiedz mi, skąd wziął się w ogóle pomysł na ten wyjazd? Pomysł wziął się z projektu naszego, który realizujemy również z dofinansowania od burmistrza. I on miał za zadanie wykształcić harcerzy z żeglarstwa. No i mieliśmy w planach wypad na Mazury. No ale on nam się z pewnych nie udał nam się. No i postanowiliśmy wyjechać na... nad morze. Tak jest, nad morze. Gdzie konkretnie wyjechaliście i w zasadzie jak szły przygotowania do tego wyjazdu? Przygotowania szły szybko. To było widać, jeden plecak spakować i już jechaliście, już byliście w drodze. Tak, w zasadzie tak. Zabraliśmy tylko niezbędny rzecz, taki socjalny z magazynu i wybraliśmy się na pociąg w ciągu godziny. A powiedz, jakie w ogóle rzeczy należy wziąć na taki biwak? Jakieś konserwy, jakieś zupki, powiedzmy, kubek, jakiś garnek do gotowania, jakiś palnik, tego typu sprawy? Wzięliśmy ze sobą butlę, nasz stanowy kociołek, który już zwiedził z nami chyba z pół Polski. Pokażcie ten kociołek. Przynieś Kacper. Co jeszcze tam wzięliśmy? No oczywiście palnik. Chłopaki zabrali jedzenie na piątkowe śniadanie. Tak, na obiad zrobiliśmy zakupy już w Gdyni. No właśnie, dlaczego Gdynia, a nie jakiś inna miejscowość nad morzem? Przypadek. Przede wszystkim tam mieliśmy łatwą możliwość znalezienia noclegu. No i tam właśnie była stanica, w której wynajęliśmy jacht. Chciałem powiedzieć, że harcerze powinni nocować na plaży, gdzieś tam jakiś w szuwarach, aby hotel jakiś mieliście, jakiś nocleg, hostel, co to było? Tak, mieliśmy hostel, ale harcerski hostel, ośrodek wychowania morskiego. On należy do Związku Harcerstwa Polskiego, czyli jakby nie do ZHR-u. No ale jakby w ramach dogadywania się wspólnego mogliśmy tam spokojnie przenocować. Running in the sand, living on the land. The salty breeze was in our eyes. We stood beneath the dragonflies and danced. All night. We polished all the chrome on a rusty little home. We slept all night in parking lots. We tied our hearts in double knots so tight.
A jak wspominacie samą podróż pociągiem? Jechaliście ile godzin i w jakich godzinach coś robiliście podczas tej podróży? Graliście w karty, nie wiem, jakieś harcerskie opowieści, kociołek przyszedł? No, oczywiście graliśmy sobie w karty. Podróż nie wiem ile trwała. W każdym razie było, myślę, że dość miło i fajnie. No, noc raczej też była fajnie spędziliśmy. Oczywiście nie spaliśmy praktycznie. Jak w ogóle się jedzie pociągiem nad morze? Fajna podróż, czy jednak trochę ciasno, męczy to was? A to jak my byliśmy tam w 7 osób chyba, to było dość, no, ciasno, ale może dało radę się jeszcze wyspać. O, telefon. Mamy już nasz słynny kociołek. A co w zasadzie robiliście nad tym morzem, oprócz pływania na łodzi zwanej warszawską Nikę? Robiliśmy również, cały port obejrzeliśmy, jak on się składa, ponieważ jest to bardzo ważne, żeby poznać żeglarstwo. Zobaczyliśmy miasto, pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego. Także następnego dnia, czyli w sobotę, pojechaliśmy do Gdańska, żeby tam zobaczyć zlot starych jachtów. Łodzie, jachty, żaglowce były zbudowane z drewna albo metalowy, z metalu. Nie mogły być z... słucham? Z laminatu nie mogły. Tak, nie mogły być zbudowane. A jeszcze jakieś takie inne rzeczy robiliście na tej plaży, tak? Bo mieliście kociołek, musieliście coś w nim upichcić zapewne. Tak, akurat w kociołku zrobiliśmy sobie gorącej herbaty. Duża herbata była? No duża była, na 7 osób. No i tam standardowe kanapki na śniadanie harcerskie. Ze wszystkim, co przywieźliśmy. Wiemy, jak wygląda studencka jajecznica, wiemy, jak wygląda harcerskie śniadanie, ale nie wiemy, jak wygląda harcerska kolacja i to bodajże to był jakiś boczek, tak? Tak, to były kluski z boczkiem, twarogiem i... było smaczne? Tak, to było całkiem smaczne. Wszyscy się najedli. Rano dojadaliśmy resztki makaronu. Jak to się w ogóle przyrządza? Co, ten boczek smaruje się dżemem, czy jak? Nie, smaży się boczek po prostu, a kluski robi się oddzielnie. Gotowy twaróg i gotowy... Tam jeszcze było, nie? Dżem. I to się mieszało w menażce, czy innym, no, talerzu, który mieliśmy ze sobą. Ja cię kręcę, jakie w ogóle mają historie związane. Clung to a blindfold and a book. I couldn't think, I couldn't look. A car careening off the road. I spoke like a riddle in a dream. My heart was pumping gasoline. I still was sleeping when I woke. Oh. My head ran away and then my heart. The whole caboodle fell apart. I didn't notice I was gone. Now there is music, there is light, and there is laughter, there is sight. I am new and I am strong. Ooh, free me, scrub away my callous thoughts, release me. Clean me, there's water in the creek, and I will wash away my sad defeats and start this all anew. Thought that I knew it all before. My cup was spilling on the floor. I had to pour it down the drain. Now I can fill it up anew with something real, with something true. I'm standing naked in the rain. A na plaży jakieś takie rzeczy wesołe robiliście, wygłupialiście się? Myliśmy po sobie garnek. To najbardziej się chyba buty zniszczyły, bo do morza trzeba było podejść po wodę. A ciężko było nabrać bez piachu wody, żeby nie zamoczyć nóg. No i menażki trzeba było po sobie umyć, więc chyba się wszyscy zamoczyli. A w jakich w ogóle dniach
trwała wasza przygoda nadmorska? Wyjechaliście w czwartek, wróciliście kiedy? Wróciliśmy w niedzielę rano. Pojechaliśmy tam we czwartek wieczorem, w piątek mieliśmy rano śniadanie, żeglowaliśmy do wieczora, potem sobota minęła na zwiedzaniu ORP Błyskawica, dobrze pamiętam? Czy Grom? Tak, Błyskawica. Błyskawica, ORP Błyskawica. Tak, Daru Młodzieży czy Daru Pomorza? Daru Pomorza. Co za różnica, statek to statek. Nie, zaraz to wyjaśnimy. Daru Pomorza, byliśmy w gdyńskim akwarium. Mieliście czas wolny dla siebie, że mogliście gdzieś pójść w miasto, kupić jakieś pamiątki, jakieś pocztówki wysłać do rodziny, znajomych? No, mieliśmy czas tyle, co przechodziliśmy z obok sklepu. Druh Boruch nie pozwolił nic kupić. No, wiadomo, tam siedzi z tyłu. Pozdrawiamy, kontroluje nas. Ma to być tak nagrane, a nie inaczej. Może wyjaśnisz tutaj jako przewodniczący drużyny całej, jako chłopak, który ogarnia tutaj swoich kolegów. Co w końcu zwiedzaliście? Jaki statek? W piątek po śniadaniu, żeby nam się wszystko jakoś rozłożyło w czasie, poszliśmy na Dar Pomorza, żeby go zwiedzić. I dopiero... Fajnie w środku jest? Tak, fajnie. Tam są wystawy różne, jak tam wyglądało życie, jak tam mieli zwykli, nie wiem, nie szeregowi, zwykli... Marynarze, to nie cywile jest. No właśnie. A jak wygląda życie kapitana? Ma swój pokój, swoją kajutę. Więc to jest całkiem... Myślę, że przyjemnie tak zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, a chłopaki, a powiedzcie mi taką sprawę, czy ta podróż w ogóle była jednostkowa? Rozumiem, że była dofinansowana, tak jak mi przed chwileczką powiedziałeś, ale czy wy jako harcerzy z pierwszej drużyny LDH, młody las, Wukowie, czy jeździcie na jakieś inne tego typu wycieczki, jakieś takie podróże? Czy to jakaś była jednostkowa drużyna? Jednostkowa podróż oczywiście. Były wcześniej jeszcze chyba 7 wyjazdów cyklicznie co roku na Mazury, gdzie cały czas w tej samej stanicy wypożyczaliśmy jachty i była to do tej pory większe wyjazdy na jakieś 50-70 osób. Ale skład nam się trochę posypał, już teraz nie wychodzą tak dobrze jak wtedy. Ale nie liczy się ilość, liczy się jakość, ponoć tak mawiają. No na pewno, tylko przy większej ilości łatwiej jest zorganizować taki wyjazd. Szczególnie, że koszty jego są dosyć duże. Dlaczego w ogóle warto być harcerzem i dlaczego warto przystąpić do waszej drużyny? Kto chce powiedzieć? No uczy na pewno harcerstwo swojej zaradności. No harcerz będzie potrafił sobie zrobić jedzenie w trudnych warunkach, z prostych składników, bożku, makaronu, dżemu. Będą mogli sobie coś smacznego ugotować. No, na pewno. No właśnie. Uczy również zasad, jak się ma zachowywać harcerz w społeczeństwie oraz także zabawy. O, ale też harcerz musi się posługiwać nowymi technologiami.
Czego jeszcze uczy harcerstwo? Dlaczego jesteś w drużynie harcerskiej? O, ciężko powiedzieć. Miało być o technologiach. No będzie zaraz o technologiach. Ale zmierzam do tego, jaki masz kompas na przykład. O, czy masz w ogóle kompas? Kompas miałem, ale niestety mi się zgubił podczas dużej ilości przeprowadzek. Więc póki co kompasu nie mam. Ale harcerzem jesteś od niedawna. Tak. Co skłoniło w ogóle, że tu przyszedłeś? Koledzy tutaj, to znajomi, że powiedzieli ci, chodź do nas, tam dołącz. Będziemy jakieś zbiórki organizowali, będziemy jeździli właśnie nad Mazury, nad morze. Czy jakieś inne rzeczy jeszcze cię skłoniły do tego? Tak, ale chciałem też zobaczyć, jak to w ogóle jest być harcerzem. No i co fajnie jest, bo dużo zbiórek robimy, ogniska. Różne ciekawe rzeczy są na zbiórkach co tydzień. Panowie, powiedzcie mi jeszcze taką sprawę, gdzie was można spotkać, jak się można w ogóle z wami skontaktować, jak się można do was przyłączyć? Jest strona drużyny założona, zbiórki są organizowane w miarę możliwości, zwykle co tydzień o godzinie 10. Znaczy w soboty. W soboty, tak. Gdzie? W lesie. Gdzie? Spotykamy się tutaj w harcówce. Tej zalewanej. Też zalewanej, zadymionej, bo było tu już i swego czasu ognisko, różne rzeczy tu się działy. I cieknie nam woda, taka jedna. No tak, to też częste przygody bywają tutaj z tą wodą. Ale to w ogóle wam nie przeszkadza w funkcjonowaniu, spotykaniu się, spędzaniu wspólnie czasu, prawda? Nie, oczywiście, że to nie przeszkadza. Jak myślę, że chłopakom się podobają nasze jakby zabawy, to co robimy, służymy ludziom także. Jak na przykład organizowaliśmy strzelnicę na Dniu Niepodległości. Myślę, że takie akcje, które organizujemy, myślę, że mogą przyciągnąć młodych chłopaków, kandydatów na harcerzy. A czy jest tutaj miejsce dla dziewczyn? No przykro mi, że ale nie ma. Jesteśmy. O, a dlaczego? Jesteśmy drużyną męską. I no zapraszam do ZHP, tam są drużyny damskie. I to wytniemy pytanie. A jak funkcjonujecie tutaj z ZHP? Jakaś wojenka, czy jest w porządku między wami? No ja bardzo nie wiem, bo jeszcze nie widziałem ZHP tutaj. Okej, dobra, no to jak? Nie, no jesteśmy zaprzyjaźnieni z drużyną. Po sąsiedzku mamy harcówkę z 10 drużyną ZHP z Łukowskiego Chówca. W miarę możliwości, jeżeli jest taka potrzeba, współpracujemy z nimi. Nie ma tu żadnej wojenki ani większych konfliktów, no chyba, że taka... że oni zaczną. Wtedy z każdym może być konflikt. Czyli można was tutaj spotkać w harcówce na osiedlu Chącińskiego, można do was dotrzeć przez Facebooka i chyba przez tutaj znajomych, tak? Oczywiście, że przez znajomych. Tutaj większość harcerzy jest przez znajomych się tutaj znalazło, jak to mówił Kamil. Czy w przyszłym roku planujecie nadal pojechać na Mazury, czy planujecie może jednak, no te morze, tak wam się spodobało, że wrócicie na te morze? Jeszcze planów takich nie mamy, ale myślę, że tylko mam nadzieję, że uda nam się i na Mazury pojechać, popłynąć w rejs, jak i odwiedzić morze. Czyli jednym słowem zapraszamy do pierwszej LDH w Łukowie. Dobra, poszła kamerka. Codziennie męczycie. Proszę bardzo, jesteśmy na darze
Pomorza. Co ciekawego widzieliście? Silnik. Co statku. Silnik? Statku. Widzieliśmy...